Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj w sali na wystawie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wystawa Eureka, czyli Odkrywam, która pokazuje relacje między filozofią a sztuką i przy tej okazji chcielibyśmy porozmawiać o kilku kwestiach filozoficznych, które i dzisiaj współcześnie są ważkie, które pobudzają nas do myślenia i które mogą być istotne dla każdego z nas. Dzisiejszy temat będzie dotyczył stoicyzmu. Zaprosiłam do tej rozmowy doktora filozofii Tomasza Mazura, który jest współczesnym stoikiem. Prowadzi zajęcia ze stoicyzmu, warsztaty i stoicyzm jest jego sposobem życia i postawą codzienną. Stoicyzm kojarzy nam się przede wszystkim jednak z filozofią starożytną, ze starożytną Grecją. Założycielem szkoły stoickiej był Zenon z Krition z Cypru. Odległe czasy. Proszę powiedzieć, czym jest stoicyzm i czym jest stoicyzm dzisiaj? Dzień dobry. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Zanim odpowiem na to podstawowe pytanie, może odniosę się też trochę do szerszego kontekstu naszej rozmowy i naszego spotkania. Ta wystawa, której jestem gościem, szuka powiązań między sztuką a filozofią, a ja chciałbym zwrócić uwagę, że stoicyzm wyznacza jedno z najważniejszych powiązań w tym obszarze. Jest to jedna z pierwszych tradycji filozoficznych podkreślających to, że istotą filozofii jest tak naprawdę sztuka, rozumiana jako sztuka życia. I to nie jest nadużycie w stosunku do pojęcia sztuka w moim rozumieniu, gdyż głównym celem praktyki filozoficznej jest wytworzenie pewnego dzieła sztuki, gdzie przez to dzieło sztuki rozumiemy jakość naszego życia, żeby ono było dobre i piękne. I w ten sposób myślał już Sokrates, w ten sposób myślał Platon i w ten sposób myśleli stoicy. W tym sensie jest to dla mnie cały czas aktualne, żeby traktować siebie także w dzisiejszych czasach i przy współczesnym rozumieniu sztuki, siebie jako część pewnego procesu, projektu tworzenia czegoś pięknego i dobrego. I tak stoicy zawsze na człowieka patrzyli, nie jako na zewnętrznego, niezaangażowanego obserwatora, ale jako na coś, co my kreujemy. My nie jesteśmy, nie narodziliśmy się gotowi i już skończeni jako istoty, które jedynie mają do zrealizowania jakiś życiowy proces. My się zrodziliśmy jako istoty trochę niedomknięte albo kruche. Taka współczesna filozofka amerykańska Marta Nussbaum napisała piękną książkę na ten temat, między innymi na temat stoicyzmu, pod tytułem Kruchość dobra. I to jest jej kluczowa metafora w mówieniu o filozofii, w tym o stoicyzmie, która podkreśla to, że ludzkie życie, ludzka kondycja on wymaga troski i opieki, czułej troski i opieki i dzięki temu dopiero może wydać dorodne i piękne owoce w postaci dobrego życia albo w postaci tego, co oddaje bardzo dobrze polskie piękne słowo dobrostan. To jest celem praktyki filozoficznej. I chyba to, co powiedziałem, mogę potraktować jako wstęp do odpowiedzi na Pani podstawowe pytanie, mianowicie o to, jak taka starożytna filozofia, to starożytne podejście może być dzisiaj aktualne. Otóż właśnie dlatego, że my jesteśmy po prostu z natury krusi. I rzeczywistość, która nas otacza, bardzo dynamicznie zmieniająca się dzisiaj, sprawia, że bardzo ciężko jest znaleźć w swoim życiu równowagę, odnaleźć się w tym nawale bodźców i informacji, w tym natłoku bodźców i informacji, a stoicy uważali, że najlepszym narzędziem do tego, żeby dobrze żyć, jest refleksyjność, która wymaga systematycznego treningu. I stoicyzm ja rozumiem przede wszystkim jako trening refleksyjności, która pozwala zatrzymać się, przyjrzeć się swojemu życiu, przyjrzeć się temu, co nas otacza i jak my na to reagujemy i odnaleźć cel
ten, który jest nam, dla nas najważniejszy i dzięki temu odnaleźć równowagę, ale do tego jest niezbędna refleksyjność. I tak jak w starożytności stoicy odkryli, że to od nas zależy, czy jesteśmy refleksyjni, nie musimy skakać w nurt życia i dać się mu porwać, nie zastanawiając się, gdzie on nas prowadzi. My możemy robić to w sposób refleksyjny i ostrożny. Tak samo jak było to aktualne w starożytności, tak samo jest to aktualne współcześnie. To podejście. Dziękuję. Tu bardzo poruszył Pan ważne kwestie, które dotyczą nas wszystkich. No przede wszystkim właśnie tego dzisiejszego zabiegania, takiego przebodźcowania tego, że żyjemy w kulturze pośpiechu i ta refleksyjność jest niezbędna, żeby osiągnąć równowagę czy taki balans, prawda, życiowy. Dla stoików greckich taką metodą osiągania mądrości był rodzaj apatii, która rozumiana na sposób grecki, no troszeczkę co innego znaczy niż dzisiaj, prawda, bo znaczy taką pewną obojętność wobec nadmiernych emocji, takie przyjęcie losu, który nas spotyka, tego, co na nas spada, żeby przyjąć to, no właśnie mówi się nawet ze stoickim spokojem. Tak sobie myślę, byłam wielokrotnie z moją córką w Grecji i myślę sobie, że będąc tam, no rzeczywiście łatwo jest przyjmować ten los, kiedy świeci słońce, kiedy wypoczywamy nad wspaniałym morzem, ale jak przyjąć ze spokojem to, co się wydarza na co dzień, kiedy jesteśmy właśnie w takim pędzie życia, w pracy, w szkole, kiedy jest mnóstwo obowiązków, kiedy ta pogoda nie dopisuje, kiedy właściwie cały czas mamy pod górkę, mamy mnóstwo zajęć i nie mamy czasu na tę chwilę refleksyjności, na jakiś może spacer, na takie oddalenie się, przemyślenie sobie tego, co nas spotyka. Czy są jakieś specjalne może ćwiczenia, które można nawet w zaciszu domowym wykonywać, które pomogą nam właśnie skupić się i przysposobić do takiej refleksyjności i do tego spojrzenia z dystansem na to, co, z czym się spotykamy i co na nas spada? Może zacznę od tego terminu, który Pani podała, apateia, grecki termin, który może mało kto o tym wie, powstał poprzez negację. Słowo a, przyrostek a w języku greckim oznacza negację i oznacza zaprzeczenie jakiegoś stanu. To jest nie coś, brak patche. W języku greckim patche oznaczało wiele rzeczy, to warto o tym pamiętać, żeby odnieść to do naszego współczesnego kontekstu, bo my, ewolucja kultury polega też na ewolucji terminologii, za pomocą której opisujemy świat i swoją kondycję. Słowo patche znaczyło, stanowi etymologiczną podstawę trzech różnych terminów, których my dzisiaj używamy, o tym nie wiemy zazwyczaj. Ze słowa patche wywodzi się słowo pasja, czyli takie silne uniesienie emocjonalne, ale ze słowa patche wywodzi się także patologia, czyli zaburzenie oraz, to jest trzeci termin, który się wywodzi ze słowa patche, pasywność. Wszystkie te trzy terminy wywodzą się ze słowa patche i ten termin pierwotnie oznaczał połączenie właśnie tych trzech elementów. Antyczni filozofowie i w ogóle antyczna kultura miała bardzo ambiwalentny stosunek do silnych uniesień emocjonalnych. Dużo bardziej ambiwalentny niż my dzisiaj. Nam dzisiaj słowo emocja kojarzy się pozytywnie. Jako coś, jako integralna część naszego bycia człowiekiem. Tak, dokładnie. Dzisiaj pasję postrzegamy jako coś pozytywnego, poza szewską pasją. Natomiast w starożytności bardzo często uważano słowo, to uniesienie emocjonalne silne jako po pierwsze zaburzenie, przejaw jakiejś choroby, po drugie jako bycie we władaniu jakiejś obcej siły, bo przecież pierwotnie to natchnienie poetyckie czy szał, w jakim znajdował się człowiek pod wpływem jakichś czynników, interpretowano jako interwencję zewnętrznych boskich sił, nie zawsze dobrych. Pamiętajmy, że w Grecji bogowie po prostu oddziaływali
na człowieka w swoich celach, niekoniecznie dla dobra danego człowieka. Stąd starożytni postrzegali te silne stany emocjonalne z pewnym sceptycyzmem bardzo często, jako coś niekoniecznie dobrego. I ten stosunek do silnych uniesień emocjonalnych ułatwił moim zdaniem w starożytności recepcję stoicyzmu jako filozofii, która próbuje zarządzić naszym życiem w taki sposób, żebyśmy nie stawali się zakładnikiem emocji, zakładnikiem tych silnych, biorących nas we swoje władanie stanów. Starożytni filozofowie, myśliciele uważali, że człowiek traci wtedy podmiotowość, nie jest sobą, nie jest w stanie podejmować racjonalnych decyzji, co jest po dziś dzień moim zdaniem prawdą. To po pierwsze. Czyli ten stosunek do emocji starożytnych stoików był inny. Słowo apateia w języku greckim znaczyło właśnie nie bycie w stanie tego zaburzenia, które odbiera nam zdolność racjonalnego oglądu naszej sytuacji, naszego położenia i podejmowania autonomicznych, zgodnych z nami decyzji, naszych decyzji. I to nie był stan pozbawiony emocji, bo dzisiaj często się postrzega stoicyzm. Pani powiedziała o tym słynnym określeniu ze stoickim spokojem. Postrzega się stoicyzm jako postawę pozbawioną emocji. Zarówno starożytni stoicy, jak i współcześni stoicy w ogóle tak tego nie postrzegają. To jest pewne nadużycie, nadinterpretacja, będąca konsekwencją postrzegania stoicyzmu przez pryzmat krytyków stoicyzmu. Od początku stoicy używali takiego terminu, który się nie przyjął. Oni używali innego przedrostka greckiego eu, który oznacza z kolei coś dobrego. I oni używali słowa eupatheia, co oznaczało posiadanie dobrych emocji, dobrych stanów emocjonalnych, co było synonimiczne dla antycznych stoików ze stanami rozumnymi, z rozumnymi stanami emocjonalnymi, takimi jak właśnie refleksyjność nie jest... My myślimy o człowieku dzisiaj w kategoriach takich dychotomicznych. Jest rozum i uczucia, że z jednej strony jest refleksja i ona jak jest, to my nie czujemy niczego, a z drugiej strony są emocje, jak je odczuwamy, to nie myślimy. I myślimy w kategoriach o człowieku w takich kategoriach dychotomicznych albo, podczas gdy człowiek jest całością dla stoików. Jak myśli, to jednocześnie czuje. Jakby myślenie jest pewnym sposobem odczuwania świata, ale w kontakcie z rzeczywistością i ze sobą. Jak stoicy próbowali opisać człowieka, mówiąc o radości na przykład, jako uczuciu rozumnym, polegającym na głębokim zanurzeniu w świecie i świadomości swojego miejsca w świecie. Gdzie ja jestem, kim jestem i jeszcze pewnym elementem tego doświadczenia jest akceptacja świata takim, jakim jest i ja takim, jakim jestem w tym świecie i swojego miejsca w tym świecie. I ta akceptacja jest źródłem uczucia pewnej satysfakcji wynikającej z osadzenia w świecie. I to jest źródło stoickiej radości. Pewien współczesny psychoterapeuta Donald Robertson mówi o stoicyzmie w kategoriach miłości. Używa tego słowa, mówi, że jest to filozofia miłości, filozofia afirmacji życia. I faktycznie stoicy uważają, że człowiek się rodzi z pewnym takim instynktem, z takim pędem życiowym, mówiąc bardziej współczesnym terminem, używając bardziej współczesnej terminologii, który szuka przestrzeni do samorealizacji. My rodzimy się po to, z takim nastawieniem do życia samorealizacyjnym. I ta samorealizacja, czyli realizowanie swoich celów wynikających z tego, jakim ja jestem, jaki jestem i co chcę osiągnąć, jest źródłem radości. Problem, jakiego doświadczamy zazwyczaj w życiu, to jest lęk. Lęk przed tym, że nam się czegoś nie uda osiągnąć, lęk przed przeciwnościami losu, strach przed śmiercią, chorobami i całym szeregiem tych nieprzyjemnych rzeczy. I on blokuje to doświadczenie radości ze samospełnień wszelkiego rodzaju. No i praktyka stoicka polega na tym, żeby tak zmienić swoją perspektywę postrzegania rzeczywistości, żeby nie doświadczać tego lęku, żeby czerpać radość z tego, kim jesteśmy i jak się realizujemy. I to pozwala mi przejść do odpowiedzi na pani podstawowe pytanie, jak dzisiaj w tym nurcie tych wydarzeń, które nas otaczają, radzić sobie z przeciwnościami losu, z nieprzyjemnymi doświadczeniami, czy to jest proste, jakich technik stoicy do tego używają. Pierwszym podstawowym wymogiem, moim zdaniem dzisiaj, o którym rzadko pamiętamy, bardzo łatwo o tym zapominamy, jest umiejętność bycia refleksyjnym, bo my jesteśmy cały czas podłączeni do czegoś. I żeby w ogóle zacząć praktykować świadome życie, praktykować w tym przypadku bycie stoikiem,
i zacząć stosować jakiekolwiek techniki, trzeba mieć, że tak powiem, uchwyt. Trzeba mieć czym to robić. Tym uchwytem jest właśnie zdolność stanięcia z boku tego, co się dzieje. My jesteśmy cały czas w czymś. Wstajemy i od razu jesteśmy w nurcie życia. Wstajemy i od razu sobie uświadamiamy ilość zadań, ilość problemów, jakie nas dzisiaj czeka. To od razu uruchamia w nas emocje i od razu jesteśmy w pędzie. Jeżeli tak funkcjonujemy, to nie ma żadnej przestrzeni na to, żeby w ogóle podjąć praktykę stoicką jakąkolwiek. Praktyka stoicka jako pierwszy wymóg wymaga, jako warunek wymaga zdolności stanięcia z boku swojego życia. Jest taki polski psycholog, który wiele lat temu powiedział, że człowiek rozwijając się posiada w pewnym momencie taką umiejętność, o którą on nazwał podmiot-przedmiot w sobie. Umiejętność rozdwojenia się, mentalnego rozdwojenia się. Ta umiejętność polega na tym, że my umiemy stanąć z boku siebie i siebie zacząć na siebie patrzeć jak na przedmiot, jak na kogoś drugiego. I umiemy sobie w miarę obiektywnie przedstawić siebie, swoje życie, swój system wartości, swoje cele, swoje relacje, swoje położenie w świecie. I umiemy to zobaczyć z boku i poddać jakiejś refleksji za pomocą takich narzędzi, czy to jest dobre to, co mi się przydarza, czy to jest dobre to, jak ja myślę. Zanim ja pomyślę coś o czymś, może się zastanowię, jak ja w ogóle chcę o tym myśleć, za pomocą jakich narzędzi. Jak ja oceniam świat, z jakim nastawieniem podchodzę do moich codziennych zdarzeń. Żeby cofnąć się krok wstecz, odciąć się od tego nurtu na moment i zobaczyć siebie z boku. To jest fundament, to jest warunek w ogóle refleksji, warunek tego, żeby zastosować jakieś ćwiczenia. I dopiero jak już uzyskujemy taką kompetencję, podstawową kompetencję stanięcia z boku, dopiero wtedy można zacząć w obliczu jakichś kłopotów życiowych stosować praktyki stoickie. Jedną z takich praktyk bardzo znanych i szeroko stosowanych, można powiedzieć jakoś obecnych w naszej kulturze na zasadzie oczywistości, to jest perspektywa kosmiczna, słynna stoicka perspektywa kosmiczna. Stoicy jako pierwsi stosowali to ćwiczenie, ono jest dzisiaj dość powszechne. Chodzi o umiejętność spojrzenia na swoje życie z pewnego oddalenia i dystansu, gdzie ja sobie wyobrażam, załóżmy, że ta rozmowa z panią dzisiaj jest źródłem jakiegoś niepokoju, się martwię, czy ja dobrze wypadnę. Nie martwiłem się, bo już miałem dużo takich rozmów, ale załóżmy, że wiele lat temu, zanim zacząłem popularyzować filozofię stoicką i zanim zacząłem praktykować stoicyzm, miałem różne tego rodzaju doświadczenia, jakiegoś niepokoju, stresu przed jakąś ważną rozmową. Praktykujący stoik, który już posiada tą umiejętność bycia refleksyjnym i refleksyjnego oglądu siebie z boku, widząc, że wchodzę na spotkanie z takim niepokojem, patrzę na ten niepokój z boku siebie, z boku patrzę, jakby dlaczego on się pojawia, co z nim mogę zrobić. No i wtedy biorę z koszyka różnych ćwiczeń stoickich, na przykład ćwiczenie pod tytułem Perspektywa kosmiczna i przed wejściem do studia nagraniowego sobie je przeprowadzam, spróbując spojrzeć na siebie z góry, z oddalenia kosmicznego coraz większego. I kluczowym elementem takiego ćwiczenia, jak w większości ćwiczeń stoickich, jest wyobraźnia. Zdolność uruchomienia w wyobraźni takiego procesu realnego doświadczania tego, o czym, co sobie wyobrażamy. Bo my dzisiaj o wyobraźni mówimy często lekceważąco. Człowiek sobie coś wyobraża, ale to jest nierzeczywiste, więc to nie działa na niego. Nasz umysł ma niebywałą kompetencję, albo kompetencję, czy właściwość, może to jest lepsze słowo, właściwość do reagowania na obrazy nie tych, których doświadczamy, ale także te, które sobie wyobrażamy. Jeżeli sobie umiejętnie coś wyobrazimy, my na to zareagujemy. No istotą tego ćwiczenia, jak i bardzo wielu innych ćwiczeń stoickich, jest umiejętność zobaczenia siebie z dużego dystansu i powiedzenia sobie, że to wszystko przecież z perspektywy kosmicznej to jest mało znacząca rzecz. To wszystko wnet przeminie, mówi Marek Aurelius bardzo często, więc dlaczego się przejmujesz? Rób swoje, jak najlepiej. I to jest narzędzie do uśmierzania tych lęków, o których wcześniej mówiłem, bo one są niepotrzebne. Chodzi o to, żebyśmy mieli pełny dostęp do zrealizowania tego, kim jesteśmy i co mamy do zrobienia w życiu, bo właśnie to realizowanie, bez względu na efekty, samo bycie w procesie realizowania siebie jest źródłem największej satysfakcji. Tylko że my z tego nie umiemy czerpać, jak z takiej krynicy, która gdzieś tam bije w nas cały czas. Nie umiemy z tego czerpać, bo się boimy następstw, różnych efektów, jak wypadniemy. Nie chodzi o to, jak wypadniemy. Chodzi o to, jak się czujemy, robiąc coś. Wtrącę się. Wspomniał pan o Marku Aureliuszu.
rzymskim cesarzu i stoiku. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach też rozpoczyna te rozmyślania, taki zapis swoich przemyśleń od tego, że jest wdzięczny. Jest wdzięczny za wiele rzeczy swojemu ojcu, swojemu dziadowi, swojej mamie i kolejnym swoim przyjaciołom i ludziom, z którymi miał do czynienia. Czy też tutaj właśnie to zastosowanie takiej postawy wdzięczności za to, co mnie spotyka, czy znajdywanie tych pozytywnych aspektów w życiu ma szczególne znaczenie, bo no, żyjemy w takim momencie, kiedy dosyć trudno bywa rzeczywiście stanąć z boku, zwłaszcza rano, kiedy wstajemy do swoich obowiązków i zobaczyć siebie z tej perspektywy kosmicznej, ale być może też pomaga właśnie ten rodzaj nastawienia na wdzięczność. Czy każdy może sobie pozwolić na takie postawy i czy każdy może być stoikiem? Każdy może być stoikiem, moim zdaniem. To nie jest kwestia rozstrzygalna zero-jedynkowo, bo my często myślimy dzisiaj o świecie i o sobie w kategoriach zero-jedynkowych. Albo udało mi się coś zrealizować, albo nie udało. Albo mogę być stoikiem, albo nie mogę być stoikiem. To jest kwestia decyzji polegającej na przyjęciu pewnego światopoglądu, przyjęcia zawartych w tym światopoglądzie technik, jako pewnych praktyk, które trzeba realizować i decyzja, żeby to robić. To jest początek, na tym polega istota bycia stoikiem. Stoicyzm polega na praktykowaniu czegoś, a nie na deklaracji albo osiągnięciu tego czegoś. No i moim zdaniem to jest kwestia stopnia. Każdy ze względu na swoje indywidualne predyspozycje, wychowanie, kontekst, w jakim żyje, konstytucję psychofizyczną, prawdopodobnie ma inne możliwości, jeżeli chodzi o postęp w realizowaniu tej stoickiej postawy. Ale każdy na tym skorzysta. Moim zdaniem jest to kwestia treningu. To jest trochę tak jak z każdym treningiem wymagającym kondycji. Ja porównuję efekty praktyki stoickiej do kondycji. Tak, ja też jestem biegaczem, biegam. I nie każdy ma takie predyspozycje, żeby osiągnąć super wspaniały wynik w maratonie. Ja biegłem parę razy w maratonie, no i ja jestem świadom, że mam pewne ograniczenia i też jestem w pewnym wieku, że pewnych osiągnięć już nie jestem w stanie mieć w bieganiu maratonu. Ktoś inny z innymi predyspozycjami ma inne możliwości. Tak samo jest z praktykowaniem stoicyzmu. Nasz mózg jest trochę jak mięsień, który trzeba wyćwiczyć. I oczywiście każdy ma trochę inny ten mózg, każdy ma inny ten mięsień i każdy może co innego uzyskać, ale każdy coś uzyska. Jeżeli będziesz biegać, to uzyskasz jakąś dużo lepszą kondycję niż masz. Tak samo, jeżeli będziesz praktykować stoicyzm, uzyskasz dużo lepszą kondycję racjonalną niż masz, ale nie da się porównać ze sobą ludzi, że wszyscy muszą, to nie jest, nie można o tym myśleć zadaniowo, jako czymś do osiągnięcia właśnie w kategoriach zero-jedynkowych, że ale jak się coś zrobi, to się osiągnie coś. To jest proces, to jest stopniowalne. Natomiast nawiązując do Pani pytanie o tą wdzięczność, to pozwolę sobie sięgnąć do wcześniejszego pytania, które Pani zadała, do którego się nie odniosłem, no bo skupiłem się wtedy na czymś innym. Pani spytała wcześniej też o to, czy dzisiaj stoicyzm nie jest trudniejszy, bo przecież w tej Grecji, Pani tam była w tych Atenach, tam jest tak pięknie, słonecznie, to jakoś to sprawia wrażenie, że tym filozofem, zwłaszcza stoikiem, to jest dużo łatwiej być niż w tych północnych, mrocznych krainach. Moim zdaniem właśnie to jest pytanie, które można interpretować jako zawierające u swoich podstaw brak wdzięczności. Przepraszam za takie wytykanie, ale chcę to po prostu wykorzystać, żeby odpowiedzieć na Pani drugie pytanie, bo my w sposób bezwiedny bardzo często przyjmujemy to, co mamy, to, co dała nam cywilizacja, jako pewną oczywistość, która nam się należy i nie jesteśmy za to wdzięczni. Starożytny Grek, prawie każdy, zamieniłby się z nami na wszystko, co my mamy, co my posiadamy, bo ten postęp cywilizacyjny i jakość naszego życia, jaką dzięki temu uzyskaliśmy, jest bez porównania w stosunku do starożytności. Tam były choroby, ludzie umierali nagminnie na choroby, tam były nieustannie wojny.
ludzie ginęli w wojnach. Tam była niesprawiedliwość społeczna o bardzo dużej skali. Epiktet, mówiliśmy o Marku Aureliuszu, ale Epiktet przecież był niewolnikiem i on był przez całe życie kulawy, bo był pobity przez swojego właściciela. Nie spotkałoby to go, gdyby żył w dzisiejszych czasach. Marek Aureliusz prawdopodobnie żyłby o 20-30 lat dłużej, gdyby żył w dzisiejszych czasach. On prawdopodobnie cierpiał na wrzodową chorobę żołądka. To jest bardzo prawdopodobne. I zmarł na powikłania związane z żołądkiem jakieś. Przypuszczam, że przy współczesnym stanie medycyny dużo dłużej żyłby i dużo mniej cierpienia by zaznał. To jest rzecz godna wyboru. My bardzo często zapominamy, co nam współczesność oferuje, w jak bardzo wygodnym i w pewnym sensie najlepszym z możliwych światów żyjemy tak naprawdę, bo trochę ugrzeczeni obietnicą oświecenia, cały czas myślimy o tym, co jeszcze nam się należy od cywilizacji, a zapominamy o tym, ile już dostaliśmy i jak nasze życie jest szalenie wygodne i przyjemne dzisiaj w porównaniu do tego, co mieli starożytni. I to jest pierwsza rzecz, za którą należy być wdzięcznym. I to też nie jest łatwe, bo my cały czas myślimy o tym, co chcemy, co potrzebujemy, jakie mamy pragnienia, a nie myślimy o tym, co mamy i czego by nam bardzo brakowało, gdybyśmy to stracili, chociaż tego nie mamy. I ćwiczeniem, które wspomaga to, o czym pani mówiła, to jest powiedzmy, że można to nazwać treningiem wdzięczności, jest ćwiczenie o nazwie Praemeditatio Malorum, która, jak sama nazwa wskazuje, łacińska z kolei, to jest medytacja, uprzednia medytacja nad złem. Chodzi o wyobrażanie sobie pewnych nieszczęść, jakie nas mogą spotkać, takie, które nam odbiorą coś, co mamy i z czego korzystamy na co dzień. Człowiek, który narzeka, że coś nieprzyjemnego go spotyka albo że czegoś nie może realizować, zapomina bardzo łatwo o tym, co może realizować. Żeby sobie uzmysłowić, czego mógłbym nie móc robić, to trzeba sobie wyobrazić właśnie utratę bardzo wielu rzeczy, bliskich na przykład, albo kondycji fizycznej. Ja przez wiele lat ćwiczyłem koszykówkę i sprawiało mi to olbrzymią frajdę i radość. Nie wyobrażałem sobie, że miałbym nie grać. W pewnym momencie żona mi postawiła ultimatum, że po raz ostatni wiozę cię do szpitala. Bo ja już będąc pod 40, no coraz częściej człowiek doznawał kontuzji. Mogłem się pogrążyć w żałości jakiejś i użalaniu się, że jak to jest, życie jest straszne i okropne, że człowiek nie może robić tego, co chce. Przerzuciłem się na bieganie i cieszę się z tym, że mogę iść i pobiegać i że mam na tyle dobrą kondycję, że mam sprawne serce i sprawny organizm, że mogę zaznawać radości płynącej z zażywania wysiłku fizycznego tego rodzaju. Wielu ludzi tego nie może robić. I jednym z elementów mojej praktyki stoickiej jest właśnie to myślenie w kategoriach o osobie i o świecie, w kategoriach wdzięczności za to, co mogę robić, co mi sprawia radość. I to jest też, ale to jest możliwe tylko dzięki temu, o czym mówiliśmy wcześniej, dzięki temu tej zdolności refleksyjnego stanięcia z boku siebie i zobaczenia tego, co mam. Jak ktoś wstaje rano i od razu jest w trybie zadaniowym i w trybie lękowym i w trybie problemów, jakie ma straszne w życiu i z którymi się musi mierzyć, to nie jest w stanie przeprowadzić tego procesu w sobie stanięcia z boku i wywołania uczucia wdzięczności za coś, bo on od razu już jest w stresie. Trzeba ten moment, stoicy na przykład proponują jako stały element praktyki stoickiej coś, co ja nazywam przeglądem siebie. W starożytności nazywano to rachunkiem sumienia. Odszedłem od pojęcia sumienie, bo ono ma dzisiaj konotacje bardzo mocno religijne, albowiem chrześcijaństwo przyjęło bardzo dużo praktyk stoickich i umieściło je w trochę innym kontekście. Więc ten przegląd siebie właśnie to jest ten moment, gdzie stoik praktykujący dzisiaj rano staje z boku i zadaje sobie pewne pytania i dzięki temu, że staje z boku, to wbija klin między świat z jego bodźcami, a swoją reakcję. Dzięki temu klinowi jest ta reakcja może być bardziej refleksyjna i taka, która redukuje poziom lęku, stresu i pozwala nam doznawać radości z tego, co robimy i jacy jesteśmy. Dziękuję serdecznie. Na zakończenie rozmowy, czy zgodzi się pan, że można by tak w paru słowach podsumować postawę stoicką jako właśnie postawę, po pierwsze, przyjmowania tego, co jest i takiej wdzięczności i szukania właśnie tych, o czym pan powiedział przed chwilą, rzeczy, za które możemy być wdzięczni, czy szukania takich rozwiązań w naszym życiu, które
sprawią, że właśnie ten lęk nie będzie nad nami panował, a my będziemy panowali nad naszym losem, bo my wyznaczymy tę ścieżkę, która pozwoli nam być wdzięcznym, tak jak mówił Pan o tym bieganiu zamiast koszykówki. I że taką postawę może praktykować każdy, już nawet dzieci, prawda, które też wchodzą w to nasze życie nacechowane no jednak takim całym pędem do spełniania swoich pragnień, namiętności i jeszcze więcej, gdzie właściwie wystarczy czasami poprzestać na małym i tym bliskim nam, żeby po prostu osiągnąć szczęście i taki spokój wewnętrzny na co dzień. Dużo pytań naraz pani stała na koniec, sugerując, że to jest podsumowanie. Więc po pierwsze, my spełniamy cały szereg różnych zadań, które narażają nas na ten lęk i stres w sposób bezrefleksyjny i bardzo często, skoro nawiązała pani do młodych ludzi, bardzo często ci młodzi spełniają oczekiwania otoczenia, rodziców, środowiska, w sposób automatyczny, bo zależy im na opinii innych po prostu, bo to jest bardzo naturalny mechanizm w młodym wieku. I kluczem do sukcesu w dążeniu do tego, co nazywałem wcześniej dobrostanem, poczuciem spełnienia i spokoju, jest umiejętność uniezależnienia się emocjonalnego od opinii innych na nasz temat i znalezienia odpowiedzi na pytanie, co ja chcę robić i co jest dla mnie ważne i zdolności czerpania radości z tego, że ja to robię i jak ja to robię. To jest klucz, żeby odciąć się od tego przymusu zaspokojenia oczekiwań innych, a także kultury, kontekstu kulturowego. Bardzo wiele rzeczy, które robimy, jest konsekwencją nie tego, co my myślimy, tylko co nauczyliśmy się myśleć, bo trochę nam to wymówiono, wdrukowano, że taki jest świat i że tak należy robić. Współcześni filozofowie egzystencjalni używają w tym kontekście kategorii się. Robimy pewne rzeczy, bo się robi i doświadczamy lęku, bo się doświadcza tego lęku. Przykład bardzo prosty podam. Sprzed paru dni nagrywałem odcinek podcastu właśnie ze Stoickim Spokojem na temat jesiennego przygnębienia i specjalnie rano oglądałem prognozę pogody. I w tej prognozie pogody prezenter użył słów, że ponuro, smutno w Warszawie dzisiaj, czyli on już nam sugeruje, jak mamy się czuć. I my bardzo często przez otoczenie mamy cały szereg tego rodzaju sugestii, jak mamy żyć, jak mamy się czuć, jak mamy postępować, dostajemy i je przyjmujemy. Jeżeli nie robimy tego refleksyjnie, to stajemy się zakładnikami tego otoczenia. Na temat tego, co pani powiedziała o losie, stoicy są deterministami i oni, żaden stoik nie użyłby tego sformułowania, którego pani użyła, że można panować nad losem. Nie można. Można przyjmować los, można panować nad tym, jak my reagujemy na to, co nam się zdarza. I stoicy odkryli, że bez względu na to, co los dla nas uszykował, my jakby nasza reakcja emocjonalna i nasz dobrostan jest zupełnie niezależny od tego. To jest fundamentalne odkrycie stoików, bo my jesteśmy wychowywani w kulturze, w której uzależniamy nasze poczucie spełnienia i szczęścia od tego, co nam się przydarza. A stoicy odkryli i potem bardzo wielu filozofów i także psychologów odkryło, że za stoikami, że my mamy, że istotą albo głównym czynnikiem decydującym o tym, jak się czujemy, jest nasze nastawienie, a nie to, co nam się przydarza. Jeżeli zmienimy umiejętnie nasze nastawienie, to cokolwiek nam się przydarza, możemy dalej czerpać radość z życia, bo radość płynie z tego, jacy jesteśmy, a nie co nam się przydarza. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Myślę, że to bardzo cenne porady, których Pan tu, zwłaszcza na koniec, udzielił. I życzymy wszystkim, żeby wdrażać takie nastawienie w życie. Dziękujemy. Ja także tego życzę wszystkim.